spotkanie było ciężkie, wiadomo, dla obydwu drużyn potrzebne było zwycięstwo. Walka była do końca, nam zabrakło trochę. Zaskoczyła nas zona, nie potrafiliśmy sobie z nią poradzić. To był klucz do zwycięstwa. W drugiej kwarcie Roza się napędziła i tak się skończyło, jak się skończyło. Właśnie tym punktem kulminacyjnym dzisiejszego meczu był chyba ten run Rosy Radom, bo tam w pewnym momencie było 16-0, a te 16 punktów Rosa zdobyła w ciągu 3 minut. Dokładnie, nie możemy tak grać, jeśli chcemy wygrać na tak trudnym terenie. No i też szkoda właśnie może żałować tej ostatniej piłki w ostatnich sekundach tego spotkania, złego zagrania akcji, bo przy skutecznym rzucie mielibyście jeszcze szansę na tutaj być może doprowadzenie do dogrywki. Dokładnie, no co mogę powiedzieć, takie podanie nie powinno mieć miejsca i bardzo szkoda tego, że skończyliśmy tak mecz, jak skończyliśmy. Był to bardzo ciężki mecz dla nas. Dąbrowa postawiła bardzo twarde warunki. Poprawiliśmy obronę w drugiej kwarcie. Pierwsza kwarta była słaba w naszym wykonaniu. I strefa, którą trener postawił, pociągnęła nas do wygranej. Punktem kulminacyjnym dzisiejszego meczu była chyba właśnie 3 minuty drugiej kwarty, gdzie zanotowaliście run 16-0, odrobiliście stratę do Dąbrowy i jeszcze wyszliście na prowadzenie. Tak, Jarek Zyskowski szalone rzuty trafiał, bardzo dobra postawa, Daniel Szymkiewicz super kreował i poszło. Chodziło wam faktycznie wszystko, nie kusiło cię, żeby znowu słowo wyrzucić? Nie, to się zdarza raz na setki rzutów, więc spokojnie. Filip, chciałem się jeszcze zapytać o jeden moment z końcówki tego spotkania, bo wydawało się, że prowadziliście pewnie ponad to było 10 punktów i w końcu do ostatnich sekund musieliśmy o ten wynik drżeć. Co się stało? Doszło ogromne zmęczenie. Dąbrowa wyszła na cały plac bardzo agresywnie, już nie miała nic do stracenia, więc chcieli po prostu przechwycić piłkę. Kilka razy im się udało, ale na szczęście zachowaliśmy zimną krew i wygraliśmy to spotkanie. Chyba myślę, że możesz być zadowolony z dzisiejszego swojego występu, bo było to w mojej opinii bardzo dobre spotkanie. No i potwierdzasz tą świetną dyspozycję z ostatnich tygodni. Dziękuję bardzo za takie słowa. Pierwsze wejście nie było dobre, ale trener dał mi jeszcze jedną szansę. Mam nadzieję, że ją wykorzystałem. Super, cieszę się ze zwycięstwa.